Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiejszym naszym gościem jest Pan Roman Pankiewicz, który w naszej bibliotece gości już po raz trzeci. Dzisiejsze spotkanie odbywa się w ramach Tygodnia Bibliotek. Nasz gość przyjechał z daleka, właśnie z Krakowa. Jest absolwentem Szkoły Hotelarskiej w Zakopanem. Znajomość języków obcych wyniesiona ze Szkoły Hotelarskiej zaowocowała 3-letnim pobytem w Rosji, a następnie 2-letnim pobytem w Niemczech. W przerwach między pobytami za granicą autor zajmował się, myślę, że robi to nadal, organizacją w Polsce koncertów artystów za wschodniej granicy. A po ostatnim wojażu na Islandię przez 2 lata był menadżerem znanego pisarza literatury dziecięcej Wiesława Drabika. Swoje przeżycia i wrażenia z podróży opisał w książkach. Islandia, trzeci żywioł, Matuszka Rosja, pierwszy żywioł, Niemcy, moja mała ojczyzna, drugi żywioł. Tę właśnie ostatnią, trzecią książkę, która uzupełnia tą trylogię, będzie promował nasz gość podczas dzisiejszego spotkania. Pan Roman Pankiewicz jest wspaniałym gawędziarzem, o czym się za chwilę wszyscy przekonamy. Powitajmy bardzo serdecznie naszego gościa na naszej nowej bibliotece. Nie temat Niemcy, bo mamy różne historyczne relacje związane z tym krajem i narodem. Ja w tej swojej ostatniej książce przedstawiam Niemcy od zarania, odkąd tylko można powiedzieć zręby państwowości niemieckiej się pojawiły i w jaki sposób to na spotkaniach z młodzieżą szkolną i z dorosłymi staram się od początku przedstawiać poprzez okresy późniejsze historyczne związane z Niemcami aż do czasów współczesnych, niepozbawionych problemów. Każdy kraj ma swoje problemy, a Niemcy ostatnio bardzo duże jeszcze... W II wojnie światowej był samolot braci Hortenów, w kształcie takiego latającego skrzydła. Hortenowie, bliźniacy, bracia, to byli Rainer i Walter, byli pasjonatami lotnictwa. Po prostu całe życie by poświęcili tej tematyce. Nie mieli wyższego wykształcenia technicznego, ale zaprojektowali latające skrzydło. No i całą dokumentację, wszystko jak na tacy, przedstawili naczelnemu dowództwu Luftwaffe. A tam, wiecie, jak to urzędasy, proszę Państwa, zaczęli przekładać te papiery, dyskutować, deliberować. W końcu ktoś zapytał się, a kto to w ogóle są ci bracia? A ktoś mówi, no bracia, no bliźniacy, tacy pasjonaci lotnictwa, ale nawet politechniki nie skończyli, nie mają studiów wyższych technicznych. Nie, papiery do labusa tam od tego odstawić. Dobrze, nie będziemy produkować samolotów, które są zaprojektowane przez ludzi bez wykształcenia. Skończył właśnie 18 lat. O, władza ludowa dała mi dowód osobisty, mogę iść głosować w wyborach. Chociaż już wcześniej wiadomo było, kto wygra. Proszę Państwa, ale postanowiłem jakby zademonstrować tą swoją dorosłość. Byłem w trzeciej klasie technikum hotelarskiego w Zakopanem, został mi jeszcze rok, prawda, nauki i pewnego dnia dowodzik sobie wkładam tutaj, prawda, do wewnętrznej kieszonki i przed 8 rano opieram się o budynek szkoły, odpalam szluga, chmurę dymu puszczam, no przecież trzeba tym profesorom pokazać, że mam już 18 lat. Idzie kadra nauczycielska, tak się ukosa na mnie patrzą, ale w końcu nadchodzi dyrektor Alfred Etryk, podchodzi energicznym krokiem do mnie i mówi: Pankiewicz, zgaśmy natychmiast tego wirus. A ja mówię: panie dyrektorze, 18 lat skończone, pełnoletni jestem. Zgaś, powiedziałem. No cóż, na władzę nic nie poradzę, liczę, jak to tego zakiepowało się. A on mi: posłuchaj, chłopcze, przeczytaj sobie dokładnie regulamin szkolny. Jeden z punktów mówi o tym, że uczeń w otoczeniu szkoły może zapalić papierosa po zdanej maturze i uzyskaniu świadectwa dojrzałości. Czyli nie podskarżuj, chłopcze, bo jeszcze roczek ci został i różnie z tobą może być. A mój ten dowodzik, którym tak wymachujesz, to wiesz co? Jedź sobie na wycieczkę do NLD. Ziarno zostało zasiane. Okazało się, że w tamtych czasach, rok 1996, jedynym krajem, do którego możemy jechać na podstawie dowodu osobistego, jest Niemiecka Republika Demokratyczna.
kolejne spotkanie z panem i mimo wszystko mamy nadzieję, że coś się jeszcze pojawi. Jeżeli już nie z nim tak, to może faktycznie. Może o Polsce? No, może o. Nigdy nie wolno mówić nigdy. Nie, no, na razie nie planuję. Nie chciałam mówić, że na cały. Żeby było, gdyby tam. Dziękuję bardzo.